Cześć! Dzisiaj opowiem Wam trochę o histologii. Histologia ogólnie to jest nauka o tkankach. I jest to przedmiot, który teraz jest przez pierwsze dwa semestry, czyli przez cały pierwszy rok. Jeszcze dwa lata temu był w drugim semestrze pierwszego roku i w pierwszym semestrze drugiego, ale zdecydowanie jest to zmiana na lepsze. Ogólnie to bardzo mi się podoba, na niektórych uczelniach są moduły i wtedy idzie się równolegle z anatomią, histologią i też fizjologią. Te same działy są robione jakby w tym samym czasie, dzięki czemu mamy taki ogólny obraz tego organizmu i to wszystko się fajnie łączy. Natomiast niestety ja tak fajnie nie miałam. Histologia z anatomią w ogóle nie szły w parze, no bo na w Zabrzu nie ma modułów. Przez co jest to taki troszeczkę miszmasz. No i co trzeba mieć na zajęcia? Na zajęcia nie trzeba zmiennych butów, nie trzeba fartuchów. Trzeba mieć za to zeszyt A5 gładki, chyba 60-kartkowy. Tak mi się wydaje, że takie były wymagania. No i do tego kredki różowe i fioletowe głównie, chociaż czasem tam jakiś, nie wiem, czarny się przyda, czy niebieski, ale głównie właśnie różowe i fioletowe. Zajęcia ogólnie są troszeczkę źle zorganizowane i mogłyby być półtorej godziny krótsze nawet, bo przychodzimy na te zajęcia, zajmujemy miejsce przed mikroskopem i czekamy. Czekamy, aż przyjdzie asystent, żeby nas przepytać albo zrobić nam kartkówkę, bo na każdych zajęciach właśnie takie zaliczenie z danego tematu jest. No i w tym czasie oczywiście można powtarzać, ale to powtarzanie zwykle robi więcej złego niż dobrego, bo zaczyna nam się mieszać, denerwujemy się, że ktoś inny wie więcej niż my i jest to takie... No ja tak nie lubię, ja bym wolała przyjść i od razu napisać, a potem ewentualnie mieć jakiś czas wolny. Po tym zaliczeniu jest albo jakaś prelekcja, albo najpierw ogląda się preparaty, a później jest prelekcja. Tych preparatów jest różna ilość, zwykle od 3 do 6. No i oglądamy te preparaty i przerysowujemy je do zeszytu. Później podczas tej prelekcji czy takiego mini wykładu można sobie dopisywać różne ważne szczegóły do tego naszego rysunku. Oczywiście rysunek opisujemy, co jest co, jaka tkanka, jaki nabłonek, wszystko. No i tak to mniej więcej wygląda. Zajęcia są bardzo długie. Dla mnie to był w ogóle najgorszy przedmiot pierwszego roku. Nie lubię histologii i nigdy się z nią nie polubię. Ja wiem, że wiele osób uważa, że histologia się nam przyda na przyszłych latach, natomiast ja uważam, że ja zapomnę. Jeżeli ja potrafiłam zapomnieć z jednych zajęć na drugie albo do egzaminu, to gdzie ja będę to pamiętać za kilka lat? No, ale tak to wygląda. Żeby zaliczyć semestr, trzeba mieć zaliczenie z każdego tematu. Jeżeli mamy jakieś tematy niezaliczone, niestety poprawy są dopiero na koniec semestru, co jest dla mnie bardzo złe, bo później można mieć do poprawy wszystko, a tych tematów jest bardzo dużo. Także jest to później bardzo ciężkie do ogarnięcia. No i potem w drugim semestrze jest praktycznie to samo, tylko że na koniec jeszcze są zajęcia z cytofizjologii i z cytofizjologii jest osobne zaliczenie. Cały przedmiot kończy się egzaminem dwuczęściowym, egzaminem praktycznym i teoretycznym. Egzamin praktyczny polega na tym, że przychodzimy, losujemy sobie kopertę z trzema szkiełkami, trzema preparatami. Musimy rozpoznać te preparaty, mamy chwilę na przygotowanie, na przejrzenie tych preparatów, żeby każdy preparat bardzo dokładnie obejrzeć. I później musimy właśnie rozpoznać, co to są za preparaty i szczegóły na tych preparatach. Żeby zaliczyć, zdać ten egzamin, trzeba rozpoznać wszystkie trzy preparaty i wydaje mi się, że można popełnić tylko dwa błędy, jeśli chodzi o szczegóły, ale to wszystko jest w regulaminie, można sobie to dokładnie przeczytać. Jeśli chodzi o egzamin teoretyczny, jest to egzamin testowy. No i co więcej mogę powiedzieć, że ten egzamin testowy zawiera materiał z ćwiczeń i też z wykładów.
na wykłady, czy warto chodzić, czy nie, na to Wam nie odpowiem, każdy musi sam zdecydować. Ja nie byłam na wszystkich wykładach. Na dysku są notatki z tych wykładów, są też niektóre prezentacje, można sobie znaleźć. Wykłady teoretycznie są obowiązkowe, natomiast w praktyce różnie to bywa. I teraz z czego się uczyć tej histologii? Jeśli chodzi o teorię, to jest skrypt uczelniany, który niestety zawiera błędy. Czasem są też różne powtórzenia, ale jest to u wielu asystentów podstawa. Także tego skryptu uczymy się praktycznie na pamięć. Ja sobie z tego skryptu robiłam własne notatki, po prostu miałam osobny zeszyt do histologii, taki większy w kratkę i robiłam notatki z każdego tematu, bo z samego skryptu uczyło mi się bardzo źle. Jak najpierw próbowałam się uczyć właśnie z samego skryptu, bezpośrednio, zakreślając wszystko, to okazało się, że nie jestem w stanie zdać tych zaliczeń. U niektórych asystentów ten skrypt nie wystarcza, wtedy trzeba sięgnąć po książki. Ja miałam Wedera, to jest bardzo fajna książka, bo to jest podręcznik i atlas wiedny. Jest dość przystępnie napisany, wydaje mi się, dużo przystępniej niż skrypt. No i oczywiście ostatnio bardzo popularna histologia Zabla, która jest napisana najprzystępniej ze wszystkich książek do histologii, jakie widziałam. Z Sawickiego nie korzystałam w ogóle i w sumie nie wiem, czy ktoś korzystał. Nie kojarzę, żeby ktoś korzystał. Głównie właśnie wszyscy korzystają teraz z Zabla, bo on jest, mówię, przystępnie napisany, kolorowy i z niego też się fajnie robi notatki. I później z tych swoich notatek fajnie się powtarza do egzaminu. Dużo łatwiej niż później sięgać znowu po cały skrypt czy podręcznik, bo nie da się tego zrobić, chyba że zaczniecie się uczyć, nie wiem, 2 miesiące przed egzaminem, ale kto tak zaczyna. Także z notatek naprawdę warto mieć własne notatki, napisane własnymi słowami, nie te cudze. Wtedy też macie pewność, że te notatki nie będą zawierały błędów. Także warto. Jeśli chodzi o naukę do egzaminu praktycznego, to ja tym razem nie robiłam sobie żadnych fiszek. Nie uczyłam się też z tych rysunków swoich w zeszycie, bo w ogóle wydaje mi się to troszeczkę dziwnym pomysłem, to przerysowywanie. Rozumiem, żeby opisać sobie, przepisać sobie jakieś szczegóły, żeby wiedzieć, co na tych preparatach jest, ale nie każdy ma talent w tym kierunku, nie każdy potrafi rysować i u niektórych osób, u mnie często zresztą też, te preparaty pod mikroskopem, a te preparaty przerysowane, to było zupełnie coś innego. Także z tego się zdecydowanie nie uczyłam. Chodziłam na przeglądy szkiełek, bo były wyznaczone terminy, kiedy można było przyjść i właśnie te szkiełka sobie na spokojnie jeszcze przejrzeć. Były terminy, gdzie można było przeglądać i pytać asystenta, a były takie, że można było po prostu przyjść, ale żadnego asystenta przy tym nie było. I bardzo dobrze uczyło mi się też z takich atlasów stworzonych przez studentów z poprzednich lat. To wszystko jest dostępne na dysku, także jak się dostaniecie, to zostanie Wam to udostępnione. I w internecie jest ogólnie bardzo dużo różnych zdjęć preparatów, także z tego też się warto uczyć, ale właśnie z tych zdjęć preparatów z danej uczelni, bo każdy preparat wygląda troszeczkę inaczej. Mi się zresztą na egzaminie nawet trafił jeden preparat, którego w ogóle nie widziałam wcześniej. Wiedziałam, że coś takiego istnieje, ale nie widziałam tego jeszcze wcześniej na oczy. Pobrałam sobie też fiszki takie internetowe, ale z nich w ogóle nie korzystałam. I coś jeszcze pobierałam. Znalazłam jakąś taką stronę, gdzie były opisane właśnie różne preparaty histologiczne. Także jak to wszystko odnajdę, to podlinkuję Wam na dole w opisie. Ogólnie jak zwykle polecam Wam uczyć się systematycznie, bo później nadrabianie tych zaległości, na przykład zdarzają się osoby, które mają później cały semestr do poprawy. Ja poprawiałam wszystkie te ćwiczenia z drugiego semestru. Nie wszystkie, jedno miałam zaliczone. Także uwierzcie mi, że to była tragedia. A to w sumie też dlatego, że w pierwszym...
W jednym semestrze miałam te zaliczenia pisemne, a w drugim ustne z innym asystentem. I to też było takie troszeczkę mylące. Możecie też trafić na asystenta, który będzie wymagał elementów klinicznych, więc wtedy trzeba doczytać też z innych książek. W Zablu jest dużo tej kliniki opisanej, ale czasem trzeba sięgnąć po małego szczeklika. I nie mówię, żebyście kupowali małego szczeklika od razu na pierwszy rok, bo to Wam się nie przyda. Ale można sobie pobrać aplikację Empendium, chyba się tak aplikacja nazywa, też podlinkuję Wam na dole. I tam, jak się zarejestrujecie za darmo, w telefonie będziecie mieć dostępnego małego szczeklika, także to jest bardzo fajna opcja. Poza tym, że te zaległe tematy możemy poprawiać dopiero na samym końcu semestru, jest tu jeszcze jedna niedogodność, bo jeżeli nie zdacie egzaminu praktycznego, nie możecie przystąpić do egzaminu teoretycznego. Czyli jeżeli nie zdacie pierwszych szkiełek, to przepada Wam pierwszy termin teoretyczny. A z tymi szkiełkami to też jest tak, że można po prostu trafić tak zwany zestaw śmierci, gdzie po prostu bardzo ciężko będzie rozpoznać, co to jest, łatwo będzie coś pomylić, bo są preparaty, które są do siebie bardzo podobne. Ja bardzo dobrze zapamiętałam preparat z powieki i skóry nieowłosionej. Tak, i jest wiele też innych, które można pomylić, dlatego warto zwracać uwagę na szczegóły i oglądać te preparaty bardzo, bardzo dokładnie. Także to właściwie tyle. Ja Wam wszystkie materiały, które znajdę, podlinkuję na dole w opisie, ale tak jak mówię, jeżeli pójdziecie na studia, to zostanie Wam na pewno udostępniony dysk od wyższych lat i tam wiele wartościowych materiałów będziecie mieli dostępny. Także dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli ten film Wam się podobał, nie zapomnijcie o kciukach w górę, o subskrypcji i do zobaczenia. Cześć!